Dostał lepszy motocykl, jeszcze się... A nie dostałem, nie wziąłem tych. To 600 jest lepsza? Bo ma wydech sportowy. Od razu dobrze. Dzisiaj będziemy jeździli dwoma Versusami. W zasadzie mieliśmy to robić 2 miesiące temu. Miała być duża turystyka, tak. Ale będzie mała turystyka. Miało być 4 dni i 2000 km, a będzie 1 dzień i 400 km. 400 km. Sumujmy przebieg jednego i drugiego razy dwa, no bo dwa motory jadą. No, tak. Ciekawe zegarki. O, się... GoPro ci przekazują. Co źle zrobiliśmy? Jesteśmy już w Gniewa. Gdzie zaczynamy dalsze testy tych dwóch maszyn? W zasadzie porównanie tego, dla kogo będzie lepsza 650, a dla kogo będzie lepszy litr. Cały czas się zastanawiałem właśnie, czy te 69 koni to nie będzie ciągle za mało. Nie, moim zdaniem właśnie do turystyki wystarczy. Wydaje mi się, że możemy sobie ten odnośnie ogrywki jechać na punkt widokowy, Modywy gdzie. Tam zrobimy przystanek i... A dron będzie petit, bo tego jeszcze widzowie nie wiedzą. Będzie dron, jak zajedziemy pod wiadukt, będzie dron. Wielki kamienny grzyb. To jest ogólnie grzyb, ale wszyscy już... Coś ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś to kiedyś nazwał grzyb. Tak. Pytanie do widzów. Brzydki czy ładny? Mówimy o dużym Versusie, bo mały to wiadomo, że jest ładny. Ale duży. Brzydki czy ładny? Petit? Moim zdaniem bardzo ładny. Tak, jak dla mnie on wygląda trochę jak wąż od przodu. A dla mnie jak pająk, bo ma wysunięte zęby. No właśnie, to mi się... Albo to... jak wąż, też może z językiem tak węża, tak. Ale tutaj ten lakier z bliska jest genialny. Petit jak Rocky Balboa normalnie, wiesz. Ogólnie jesteśmy nad Jeziorem Chrzybskim, jakby się ktoś zastanawiał. Że tak powiem, to jest miejsce moich wakacji dzieciństwa. Mojego dzieciństwa wakacji, zwał jak zwał. I tutaj jest specjalny głaz, gdzie składali różne ofiary. Wiesz, jakie tutaj ofiary składali? Nawet my te ofiary składaliśmy. Nazywają się 40%. A teraz prawdopodobnie pojedziemy gdzieś w tamtą stronę. Tam jest ukrzyczony fajny wiadukt kolejowy. Tam jest taka droga, chociaż tak ją bałbili, typowo piaszczysta. Dojechaliśmy. Jesteśmy nad mostem, na który Petit się... Pod mostem. Pod mostem. A powiedziałem nad mostem. Dobra. Ej, ale ciekawe, jak te napisy ludzie zrobili. A tu się okazuje, że Kamil już tu był, bo tam jest Kamil, jego miłość, te sprawy. Niezły hardcore z niego. Ja jeszcze pamiętam za dzieciaka, jak tędy pociąg jeździł, ale to było no tak 20... 50 lat temu. Nie, ale zobaczcie, jak zrobicie taki napis, to później przez całe wakacje jesteście mistrzami po prostu, nie? Tak. Więc postanowiliśmy sobie zadać pytanie, czy moc w turystyce ma znaczenie? Kiedy ona tak naprawdę jest potrzebna i dla kogo lepsza będzie 650? A kto bardziej zadowolony będzie z litra? Zaczynamy od 650. Generalnie ten motocykl przez ostatnie 10 lat zmieniał się wizualnie, ale konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o jazdę, nadal ma wiele wspólnego po prostu ze swoim przodkiem, który miał być bardzo uniwersalnym motocyklem. Nie, no ja ostatnio poszukuję motocykla i ogólnie ze względu na wygodę wolę iść w stronę tego typu motocykli jak Versus 650, no bo pozycja jest wygodniejsza, tak?
i gdzieś tam się zastanawiałem między jakimś małym GS-em, może NC-kiem. Ten rok zaczął się jedną rzeczą, na którą ja bardzo mocno liczyłem, bo mi to Daniel powiedział. Rozbiłem się na Kawasaki. Tak, rozbiłem się na Kawasaki, akurat jest Kawasaki. Nie. Mieliśmy robić, co w tym roku miało być dużo turystyki. I jak wyszło? I wyszło tak, że przyszedł koronawirus. Po prostu ja się nagrzałem na ten motocykl dlatego, że już od dłuższego czasu na tego typu motocykl się po prostu grzeje. Chcę tego typu motocykl sobie kupić. Wsiądę, zrobimy wycieczkę, dowiem się i dostanę tą odpowiedź, czy ten motocykl jest fajny, czy nie jest fajny, czy mi się podoba, czy się nie podoba, tak? Oczywiście wszystkie obawy pokroju tego, że no nie jestem za wysoki, panie zresztą ale też przystojny. Nie. Jestem przystojny i to jest największy atut, tak? I teraz wsiadłem na tego i... Ten motocykl wyciągnę. Pomimo tego, że nie mamy akcesoryjnej obniżanej kanapy, którą można dokupić, bez problemu sięgam do ziemi. Mam 1,72 m wzrostu, bez problemu sięgam nogami. Nawet nie mam jakoś super wysokich butów, a to jest ważna rzecz, o której warto pamiętać przy turystyce. No i druga rzecz przy takim motocyklu zawsze jest zastanawianie się, czy 600, 700 wystarczy, czy może iść w litra, to ja na dzień dzisiejszy zostaję przy takim motocyklu, chociaż wiadomo, zdania się zmieniają. Teraz trochę o litrze. Dla kogo będzie litr? Litr zdecydowanie trudniej będzie miał podczas, gdy zjedziemy z szosy. Ale Kawasaki już dawno oboma wersjami stwierdziło, że oni nie będą się bawili w adventury. Że to nie jest ich klasa, że oni zrobią motocykle szosowe i dokładnie tak się stało, że zobaczcie, że w porównaniu do poprzedniego litra ten się dosyć mocno zmienił, on urósł. Z przodu wielka owiewka, wielka szyba, która idealnie jakby zasłania całego mnie. I na przykład w motocyklach pokroju bardziej dual czy enduro te szyby są znacznie mniejsze. Tutaj widać te nastawienie szosowe, że będziemy jeździli po szosie, będziemy jeździli po autostradzie, będziemy jeździli po szybkich po prostu drogach i on świetnie nas będzie chronił przed wiatrem. Lepiej niż 650. Co bym właśnie zmienił na samym początku, to na pewno albo dołożył deflektor, albo po prostu wymieniłbym szybę na wyższą, bo czuć, że właśnie jak graliśmy na trasę i ta prędkość gdzieś tam oscylowała w okolicach 110, to już gdzieś tam kask czułem, zaczął mi chodzić. Czyli tutaj byśmy musieli sobie dokupić wyższą szybę albo deflektor. Tutaj natomiast w wersji SE, pamiętajmy, że to jest wersja SE, nie standard. Standardowa wersja ma krótszą, mniejszą szybę. Tutaj mamy tą wersję bardziej wypasioną. Tu już pod względem ochrony przed wiatrem nic bym nie musiał dokupować. W ogóle dla mnie ten motocykl to jest tak naprawdę połączenie na przykład Ninja 1000 SX, przedtem to było Z1000 SX, z czymś na rodzaj enduro, bo z jednej strony on jest ultra szosowy, a z drugiej strony jest jednak taki wyższy, nie? Że zobaczcie, że niby trochę jakby w teren mógł wjechać, ale wcale nikt w teren nie będzie chciał wjeżdżać. I ważne jest, tak jak tutaj mamy dwa cylindry i to jest standard w tej klasie właśnie poniżej litra, jeżeli chodzi o motocykle typu turystyczne, tak tutaj bardzo specyficzna jednostka, ponieważ mamy cztery cylindry w rzędzie. Generalnie wśród takich uendurowionych motocykli Nie ma czegoś takiego, a tutaj mamy. I moc nie jest powalająca, 120 koni, ponad 100 Nm, ale z drugiej strony te 120 koni po prostu dają nam tą pewność, że pod jaką górę byśmy nie podjeżdżali, kogo byśmy nie chcieli wyprzedzać na trasie, to po prostu to zrobimy. Mi się wydaje, że atutem tego jest jeszcze jedna rzecz, że jak zabierzesz kufry i drugą osobę, tak, to nie będziesz tak aż odczuwał różnicy. W ogóle nie będzie miało to takiego dużego znaczenia. W 650 będzie to już miało większe znaczenie, ponieważ tutaj ta moc jest troszkę ograniczona, 69 koni. To jest, tak jak Petit powiedział, wystarczające dla niego. Jak zapakuje kufry, to też myślę, że nie będzie tego specjalnie odczuwał, ale kiedy pojawi się już kolejna osoba i kufry, wtedy faktycznie będzie musiał się bardziej zastanowić podczas wyprzedzania jakiejś dłuższej kolumny, bo zwykłe auto na luzie, ale jak będą jechały 2-3 tiry i trzeba będzie to naraz wyprzedzić, to już będzie trzeba bardziej zredukować te biegi w dół i bardziej się zastanowić, czy na pewno damy radę. Podczas hamowania też już to będzie bardziej odczuwalne. Natomiast generalnie, jeżeli liczymy na spokojną turystykę, to spokojnie wystarczy. Dobra, jest turystyka, trzeba pozwiedzać. Tutaj ludzie pracują. My idziemy zobaczyć, jak wygląda wszystko z góry. I wchodzimy do lasu. Uwaga na pokrzywy. To zawsze było tak wysoko? Tak. Też zapomniałem. Uch.
chłopaki nagrywają. Daniel, pomachaj! Chłopaki nagrywają. Taka praca ciężka. Tam był mały versus, a tutaj mamy dużego versusa. Na tym nagraniu już nie jest taki duży. Bo przede wszystkim moim zdaniem tutaj stres wynika z tego, że może nie dużo, ale on jest cięższy, on jest szerszy. Dobra, pytanie, gdzie on będzie chciał jechać? Będzie snopki zbierał. No, to drupa. Oczywiście ja panu powiem, że ja tu przyjeżdżam od 20 lat jako dziecko na wakacje i to, co się ostatnio tu zaczęło dziać, to my też byliśmy na punkcie widokowym, to tam nie wiem, czy coś wybuchło, czy co, ale ja nie wiem, co to za podejście ludzi, nie? Potraktujmy to jako odcinek dydaktyczny. Tak nie robimy. Zostawiaj tylko ślady swoich opon. Dzięki również. Dzięki. Ja tam u siebie mam takie rzeczy na co dzień. No właśnie, chciałem powiedzieć, że... Natomiast, kiedy jesteś osobą już z większym doświadczeniem, to 650 faktycznie może być dla ciebie za mała. Chcesz czegoś więcej. Tej mocy tutaj mamy praktycznie dwa razy więcej, ok? Nie jest to jakiś zabójca, killer, tak? To nie jest ZX10R. Natomiast te 120 koni mechanicznych wystarcza do bardzo dynamicznej, fajnej jazdy. To, za co tutaj płacimy przy tym motocyklu, to cała reszta bajerów. Mamy LED-owe światła, mamy światło doświetlające zakręty, mamy tutaj reflektory, te akurat są jeszcze dodatkowo dołożone, nie są już... No są wielkie, ktoś... ja się sam zdziwiłem. No. Pełen zestaw elektroniki, elektronicznie sterowane zawieszenie z przodu i z tyłu. Do tego mamy kontrolę trakcji na kilku poziomach, kilkupoziomowy ABS, komputer sterujący IMU. Widzimy generalnie, jak przechyla się motocykl, poza tymi światłami, tak jakby on nawet zapisuje maksymalne kąty pochylenie. Mamy podgrzewane manetki i za to wszystko właśnie tutaj dopłacamy. Oprócz tego ten motocykl jest bardzo stabilny podczas jazdy. Silnik nie powoduje żadnych drgań, kompletnie żadnych drgań i to jest w tym wszystkim genialne. Jeżeli szukacie czegoś do jazdy po asfalcie, to jest jeden z najlepszych wyborów, jeżeli oczywiście nie potrzebujecie 160 koni mechanicznych. To, co mnie jeszcze zszokowało, to wielkość kanap. Jeżeli mówicie, że wasz motocykl jest wygodny, to są kanapy w rozmiarze 5XL. Tutaj siedzicie po królewsku, wasz tyłek siedzi na tronie. Takie są wrażenia z jazdy tym motocyklem. Ja bym powiedział, że ogólnie jeszcze w tym motocyklu odnośnie wygody i tak dalej, to jeśli ktoś na przykład chciałby mieć taką wygodę, jak są w tych wielkich bagerach, ale te motocykle się nie podobają, to ja bym powiedział, że to jest takie rozwiązanie dla takiej osoby, że ten motocykl ma pazur, wygląda trochę sportowo, ale wielkość kanap po prostu... Tak. To jest dość dobre określenie. Ja znowu porównałem go do Z1000SX, natomiast tam pozycja jest dużo bardziej do przodu nachylona. Tu jesteś super wyprostowany, więc on łączy kilka elementów ze sobą. Chociaż przy tej masie motocykla, która oscyluje zalany płynami w okolicach 250 kg, już specjalnie kilka kilogramów więcej by nie robiło na nas wrażenia, więc szkoda, że akurat w tym wypadku Kawasaki nie postawiło na wał. Że tutaj mamy jednak napęd łańcuchem, więc co te 500 km powinniśmy go smarować lub zamontować automatyczną oliwiarkę. Po prostu w tej klasie motocykla, nie? Wał tak. Już by był mile widziany, tak. Nie? A mógłby już mieć wał kardana przy tej wadze. No w sumie. Znaczy, ja się właśnie dziwię jedną rzecz, nie? Że ta nóżka tak wygląda. Jest mała, nie? Ale radzi sobie, nie? No tak, nie? Ale mówię, nawet się śmieję, że mały versus ma tą nóżkę grubszą. Nie duża, ale ewidentnie wzrokowo widać, ma grubszą niż duży, nie? Ciekawe, z czego to wynika. No i też pytanie, czy ludzie częściej właśnie na centralce nie stawiają takiego motocykla, nie? Bo to jednak dużo większe bezpieczeństwo. Bo w sumie coś chciałem powiedzieć i teraz tak mi aż... nie wiem, ale na pewno chodzi o to, że tak, no ma te 120 koni i okej, czy to jest dużo, czy to jest mało przy tej masie, jak się przejedziesz, to tak naprawdę wtedy to zdefiniujesz, ale na pewno nie jest za mało, tak, nie wiem, że tak powiedzieć. Ale znowuż ten ma lepszą zwrotność, tak? Pojedziemy właśnie w jakieś Alpy czy coś takiego, no tym na pewno się będzie wygodniej jeździło, tak? Pod względem powiedzmy manewrów i tak dalej, tak? No tutaj jednak trzeba zwrócić uwagę na tą większą masę i na wielkość tego motocykla, nie? Że ja myślę, że jakbym był większym chłopem, to by było idealnie, ale nawet teraz dla mnie jest trochę duży, nie? Jakby jest dużo większy, ale nie jeździ się nim dwa razy trudniej niż Versysem. Jeździ się nim trudniej o jakieś 30-40%, ale nie o 200%.
Nie wiem, no jak patrzę na te dwa motocykle, no to mimo wszystko no chyba każdy tak powie, że to się wydaje dużo bardziej taki młodzieńczy, taki bym powiedział... Znaczy tak, no twój będzie miał przewagę zdecydowanie na górskich drogach, takich bardzo krętych, gdzie nie liczy się prędkość i moc, a tylko masa motocykla. Czyli duży versus owszem poradzi sobie, ale zdecydowanie trudniej, ten będzie miał łatwiej. I dwa, jazda na co dzień w mieście. Twoim spokojnie będziesz przemykał, bo najszerszy element to jest tutaj koło lusterek czy hangary, więc jakby spoko i on jest lekki, łatwy i nim sobie po mieście pośmigasz. Tutaj za każdym razem będziesz się zastanawiał, a ubierać się, a wyciągać tego grzmota, mówię, może pojedę samochodem. No będzie wygodniej. Będzie szybciej, może niewygodniej, ale... A tutaj po prostu wsiadasz, zakładasz kurtkę, tak. Kask i lecisz, nie? No, ale za to ja tym skoczę na autostradę i będę walczył przy 130 na godzinę, żeby się utrzymać... 130 już się zaczyna robić tak. Mniej przyjemnie zdecydowanie, a tutaj... Żadnej różnicy. Nie zauważysz różnicy, nie? 150, 160 lecisz dalej. Jak starą FJR-ą albo Kawasaki miał taki fajny motocykl, kurte. No tak, no to właśnie to jest. I to jest właśnie ten wybór, z którym ja się gdzieś tam miotam, tak? Właśnie to, że wezmę lżejszy motocykl, trochę mniejszy motocykl i do jazdy codziennej plus jakaś tam turystyka wokół komina i coś, co się rzadziej zdarzy, czyli jazda w Alpy, spoko. Ale będę chciał jechać w dłuższą drogę, skoczę na autostradę i jak długo wytrzymam? 100 km? Tyle będzie trzeba, no wiesz, to nie jest motocykl tak. Po to, żeby jeździć na autostrady. Ale będę się zastanawiał nad tym, żeby zjechać tej autostrady cały czas. To ja ogólnie, jeżeli macie jeździć motocyklami, to starajcie się nie jeździć po autostradach, bo to jest nudne. Czemu ty te? No ja ciebie łapię, rób płoty. Gdzie niby taki... Podglądacz. Jeżeli ktoś szuka motocykla turystycznego, ale z przeznaczeniem do jazdy codziennej plus turystyka weekendy, czyli dokładnie to, co szuka Petit, więc Versys w takiej konfiguracji do miasta jest super wyborem. On będzie fajnie tam jeździł i mocy tam myślę, że nie zabraknie, dopóki się nie załadują na bardzo długi wyjazd. Na dużego Versysa musicie mieć po prostu więcej czasu, więcej pieniędzy oczywiście, ale także więcej czasu, bo to nie jest motocykl, który będziecie chętnie jeździli na co dzień. To jest motocykl, który będziecie chcieli wykorzystywać, kiedy macie tydzień urlopu, dwa tygodnie urlopu, po prostu się zapakować w kufry i pojechać. I teraz już nie będzie miało znaczenia, czy on ma 120 koni, czy 130 koni, bo po prostu kiedy ruszycie w trasę, to będziecie jechali. I on wszędzie podjedzie, kufry. No oparcie, w ogóle tylne oparcie dla pasażera, jeżeli jeździcie w dwie osoby, tu będzie super, dużo lepiej niż na 650. Po prostu tutaj macie wszystkiego znacznie więcej i jeszcze nastawienie na ten komfort także jest jeszcze większe. Więc to jest do prawdziwej, dalekiej turystyki, może niekoniecznie do Kyrgyzstanu, on tam nie dojedzie. Czyli zawsze mi się wydaje, że najważniejszą cechą jest to, że jeśli mamy świadomość, co motocykl potrafi, tak, to będziemy zadowoleni. I tym pojeździmy na co dzień po mieście i tym udamy się w trasę nie wiadomo jaką, nie? Ale trzeba mieć tą świadomość przede wszystkim. Nie wiem, mnie najbardziej co zaskoczyło w tym motocyklu to jedna, jedyna rzecz. Jak wsiadłeś, to się okazało, że kanapa jest niższa niż ten. To dla mnie było w ogóle... A na pierwszy rzut oka powiedział, że ten jest dużo wyższy. Miało być daleko, nie było daleko, ale nadal jest fajnie, zmęczyliśmy się, spociliśmy, zaraz idziemy coś zjeździć, pojeździliśmy motocyklami, spełniliśmy Petita marzenie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, dajcie nam znać w komentarzach i napiszcie, czy byście chcieli czegoś więcej, bo może jeszcze na jesień wróci fajny klimat i może zrobilibyśmy faktycznie coś więcej z tymi motocyklami, także dajcie nam znać w komentarzach i widzimy się w kolejnych nagraniach. Jeżeli chodzi o ubrania, w których jeździliśmy tutaj, nowości od Rishi i od Seki, ja na sobie miałem Touarega 2, komplet. Natomiast... A ja miałem Sekę X-Tour. Także nowość i zupełnie innego materiału, natomiast więcej o tych produktach zobaczycie w osobnych filmach.